Witam serdecznie, Szanowni Państwo. No, powoli musimy dobiegać tak naprawdę do mety, bo sezon się kończy. No i kończy się nasze spotkanie też w kuchni z piłkarzami Jagiellonii Białystok. Dzisiaj napastnik. Czy to będzie strzał w dziesiątkę? Czy to będzie może hat-trick? Czy to będzie danie, które będzie najlepsze ozdobą? Myślę, że jeszcze tutaj jest szansa na to, żeby strzelić bramkę sezonu, a może przygotować danie naszej edycji. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Mateusz Piątkowski. Witam serdecznie. Cześć, witam serdecznie. Jagiellonia Białystok, słuchajcie, no nie powiem, że nie wiem, ale już dało się odczuć, że jest to, wydaje mi się, objawienie. Objawienie następnego sezonu, ale objawienie też i w kuchni. Jeżeli jeszcze nie spróbowaliście dania Mateusza, to będzie właśnie tutaj możliwe. Sam fakt, że dzisiaj przyszedł ze swoimi produktami. Po części. Myślę, że nie będzie to objawienia, bo to chyba proste danie się szykuje. Tak naprawdę makaron z kurczakiem i z grzybami, z suszonymi grzybami. Czyli proste znamy to danie, bo tak. To jest takie też bardzo oszczędne, prawda? Kurczaka można od sąsiada, grzyby można za płotem też zerwać. Makaron jest na przykład, można kupić tanio w Stonce. Co robimy? Makaron z kurczakiem i z grzybami. Przygotowane produkty możemy tak naprawdę... Zaczynać jak najbardziej, bo tu nie ma czasu. Kurczak w kosteczce? Tak, jak najbardziej. Niezbyt grubą kosteczkę pokroimy. Jedna pierś. Kurczaka. Wolisz dwie piersi, czy...? Zdecydowanie. Widzę, że tego mięsa jest tutaj mało, bo przyznam szczerze, kuchnia chyba nie tylko dolnośląska, ale i polska charakteryzuje się tym, że w potrawach jest dużo tego mięsa. A czemu dolnośląska? Tak? No bo ja stamtąd pochodzę, tak? A z Dolnego Śląska, Mateusz, powiesz? A no to czekaj, to my dzisiaj mamy styczność. To te grzyby są z jakich lasów? To nie, to są grzyby tutejsze, z Puszczy Knyszyńskiej, tak? Nie, już tutaj były, już tak? Tutaj już tutaj pozbierane, raz. Tak. Do reklamówki czy do koszyka? Koszyk zdecydowanie. Zdecydowanie koszyk. A oprócz, z kim wybierasz się na grzyby? Z kim? Byłem tutaj z chłopakami, z Krzyśkiem Baranem oraz z Pawłem Drażbą. Natomiast nie ukrywam, że również chodzę z osobami niezwiązanymi do końca z Jagiellonią, tak? A tereny na zbieranie grzybów mój właściciel mojego mieszkania, gdzie wynajmuję, mi pokazał pan Mirosław. No pozdrawiamy pana Mirosława. Pozdrawiamy serdecznie. Także z tych terenów właśnie są grzyby. Kurczak jest naszej produkcji tutaj też podlaskiej, czy tego nie wiem, bo to jest produkt dostarczony, nie przeze mnie, ale... To powiedz mi, dobrze, kuchnia dolnośląska, to twoje dania z domu rodzinnego, to nie wiem, co tam jest, co jest popularne, bo wiesz, co jest jak u nas się, wiesz, co się u nas je, nie? Ja już tutaj tyle razy z chłopakami o tym mówiłem, także nasi, wiadomo, mamy swoje tutaj na Podlasiu dania regionalne, co się na Dolnym Śląsku je? Ja myślę, że kuchnia dolnośląska nie różni się znacznie od takiej tradycyjnej polskiej kuchni, tak? Czyli te główne dania, które mamy do czynienia, jak bigos, gołąbki, nie wiem co tam jeszcze, żurek, to wszystko również występuje w kuchni dolnośląskiej. No, w zasadzie ona też jest troszeczkę, prawda, bo ludzie po wojnie też tam wyjeżdżali, tak? Część tutaj wyjeżdżało tu za granicę, ale też tam na Dolnym Śląsku ludzie przyjeżdżali, zamieszkiwali, także tą kuchnię też waszą, z waszej strony tam troszeczkę wzbogacali, nie? Także te dania są podobne. No twoje najbardziej zapamiętane danie z dzieciństwa to? Danie z dzieciństwa. Kurczę. No, mama dobrze gotuje, muszę przyznać. No, czasami ktoś nam mówi, no tato cały czas robił na przykład, nie wiem, kaszankę. No, z cebulą i... Albo jajko w szklance. Też był, ale ja myślę, że barszczyk czerwony to jest taka rzecz, którą robię do dnia dzisiejszego i ogólnie zawsze uwielbiałem zupy jeść. Z wkładką, barszczyk z wkładką? Jak najbardziej, tak. No, to jest właśnie... No u nas to często dają w czwartki na obiadach w szkole. To trochę gorsze skojarzenia, jeżeli chodzi o to danie, ale... Dobra, ty kurczaka już masz tutaj praktycznie Ja myślę, że w międzyczasie przypalę. Lekko oliwę trzeba rozgrzać, nie? Tak jest, bo nie będziemy dolewać jej do ognia, nie? Także to... A powiedz, Mateusz, bo na Dolnym... Ja dokładnie tak naprawdę nie... Specjalnie nie śledziłem, nie przygotowywałem się do spotkania z tobą, jeżeli chodzi o twoją karierę. Ale to widać, bo jestem nieogolony, to ja wiem, ale... ale powiedz, gdzie zaczynałeś swoją przygodę piłkarską? Jako chłopak, jako dzieciak? Jako dzieciak? Jako dzieciak. Tato cię zaprowadził na...
Tak, na z tego trening, czasu tato prowadził drużynę piłkarską na niższych szczeblach rozgrywkowych, no ale myślę, że ze względu na to właśnie trafiłeś do niego, do drużyny, czy po tak, prostu... Tak, to był Orzeł Piława Dolna. Zaczynałem od podawania piłek, tak? No to od czego czas tak. Gdzieś biegałem, jak piłka wyszła na aut, młody leć podaj, nie? A później tak się zaczęło, no. I do dnia dzisiejszego się w to bawimy. A tato jeszcze trenerką się zajmuje, czy nie, już? Nie, tato już tak trochę zdystansował do tego wszystkiego, chociaż po każdym meczu wskazówki mi jak najbardziej udziela. Różne tam te dyskusje są między nami, często burzliwe, ale... No wiesz, no, każdy ma na pewno... Każdy swoje zdanie, nie? Każdy ma rację. Każdy czuje się ekspertem w dziedzinie piłki ale nożnej. Ale nie, no to wiesz, ja ostatnio jak byłem na turnieju piłki nożnej, taki wiesz, dzieciaczku, to tam każdy tato jest trenerem. No. Zgadza się. Przyprawimy już w międzyczasie to, odpowiednio wcześniej, tak. Czy nie? Dobrze, nie, wiesz, ja to tak zawsze robię przed wrzuceniem na ogień, na patelnię. Sól, pieprz, chociaż po części, tak, żeby to... Wiesz, to niektórzy przygotowują mięso wcześniej, tak, żeby one troszeczkę nabrało jakiegoś tam aromatu. I ja tak właśnie robię. Ale to, tym bardziej, że to wszystko zostanie na tej patelni na sam koniec, to... Nie zawsze mamy czas, prawda? W naszym tak naprawdę dzisiejszym trybie życia, gdzie człowiek nie ma jakby konkretnej ramy, że idzie od 8 do 16 do pracy, że różni ludzie pracują w różnych godzinach, biorą dodatkowe godziny. Mhm. Wiadomo, że żeby tak naprawdę pędzić za tym, żeby jak najwięcej mieć, i oszczędnie, tak? No myślę, jeżeli to komuś na czasie zależy, to tutaj długo nam nie zajmie przygotowanie. No to idziemy, dobra. Tego dania. Rozpalony już mamy. Jest, możemy to jak najbardziej wrzucić na. Ja nie wiem, czy ilość jest. No jest elegancko już przygotowana patelnia. Skwierczy jak najbardziej. I co do kurczaka, dobrze. Co do kurczaka. Na razie go obsmażamy, czy coś już w międzyczasie chcesz? Już w międzyczasie będzie... to może co, poproszę o pomoc, kroimy, ja będę tak? mieszał, a tu poproszę grzybki na mniejsze części pokroić. Dobrze. Grzyby odpowiednio wcześniej trzeba namoczyć. Ale właśnie suszone. Ja tak się zastanawiam, czy też je od wody odsączasz Tak, troszeczkę jak najbardziej. To ja zrobię to w taki ale sposób. Ale to tak wystarczy, tak? Nie trzeba szczególnie nie? tak dobrze. Aż okay. tutaj kombinować. I powiedz, natomiast mam tu jakiś widelec, coś widelec, do mieszania, jest, bo tak wiecie, naprawdę... Ja myślę, że możemy tą łopatką mieszać. Jak najbardziej. Będzie to odpowiednie. I powiedz, jak jeszcze wrócimy do twojej kariery. Ja chciałbym porozmawiać nie o dzisiejszych, tylko o czasach, wcześniejszych. Trochę już lat mam, nie da się ukryć. No tam cały czas mówisz, że czujesz się na 20 i bardzo dobrze, bo... Dopóki człowiek jeszcze tak normalnie funkcjonuje, myśli, biega, to może cały czas uprawiać sport. Dopóki zdrowie pozwala, dopóki tak naprawdę. Zdrowie pozwala, a nawet czasami nawet kiedy chcemy jeszcze to zdrowie podreperować. Dobra, jesteś... Aż niekoniecznie aż takie drobne te kawałki. Niekoniecznie drobne, żeby, tak? Pewnie. Powiedz mi, jako chłopak zaczynałeś od podawania piłek, później w drużynie. Tato był trenerem drużyny. Długo grałeś w drużynie ojca, czy to był tylko takie jakieś wprowadzenie i później... Nie, no tak naprawdę sporo grałem, bo do wieku, do 16 roku życia najpierw w rozgrywkach tam jako trampkarz, później jako senior nawet się załapałem. Jeszcze wtedy nie było przepisu, że i cały czas zawodnik musi mieć 16 blisko lat. Domu, cały czas blisko domu, bez wyjazdu? Znaczy większość, tak. Większość kariery, można to, jeśli można tak powiedzieć, to spędziłem na Dolnym Śląsku, tak? Poza tam krótkim epizodem, znaczy krótkim półtora roku w Gorzowie Wielkopolskim. Jeszcze z Kigą? Gorzów Wielkopolski? Czy tak, to jest ten sam zespół, ta sama drużyna, ten sam klub, tylko wówczas nazywał się GKP Gorzów. Tak, GKP, tak. Właśnie. Myślę, że wystarczy tych grzybów, aż tak dużo nie będziemy tego potrzebowali, nie? Bo widzę, fajnie idzie to krojenie, ale... Nie, bo wiesz, jak tylko powiesz, że już dosyć, dobra, panowie, dosyć... Proszę, wrzucić można już jak najbardziej te grzybki również na tą patelnię. Okay. Coś jeszcze dodajemy tutaj? Czy tak po prostu... Coś jeszcze? To? Jak najbardziej. Znaczy, co na jeszcze patelnię? Niech to się chwilę podsmaży i za momencik dorzucimy do tego już makaron. Tak, bo warto powiedzieć, że mamy przygotowany makaron. Wcześniej, tak. Musieliśmy sobie go wcześniej ugotować. I ten makaron przygotowany, ugotowany dodajemy na patelnię. W
chcę zmniejszyć ten ogień, bo to na razie jest pełną parą idzie. Tak, o, jakoś daję radę. I tak naprawdę my już jesteśmy blisko końca tego całego blisko tutaj. Blisko finiszu, tak. Makaron był wcześniej ugotowany, nie do końca, bo on jeszcze będzie tutaj... On musi na patelni jeszcze razem dojść, tutaj poskakać tak. Troszeczkę. Mamy śmietanę też przygotowaną. Mamy ta śmietana, co będzie nam tworzyła razem z tym makaronem tutaj? To będzie taki sosik na sam koniec, tak, wrzucony. Myślę, że już jeżeli to nam się przysmażyło, możemy wrzucić ten makaron na patelni. O kurczę, on się nam troszeczkę, ale my go tutaj poradzimy sobie. Makaron i to już myślę, że jest nawet czas na to. Proszę o pomoc śmietanki wlania. To jest i to wszystko. Tego teraz sobą. Wiesz, mów kiedy przestać, nie? Śmiało. O, nawet można wszystko pewnie. Śmietanka. Najlepsza do sosów jaka? Dla mnie kremowa. 30% tłuszczu. I 30% tłuszczu. Ktoś powie, że niezdrowo, no ale jeżeli ma smakować... Nie, no tak, oczywiście, no ale dobrze, tak od nas zdrowie, no jakąś specjalną dietę stosujesz, jeżeli chodzi o czas treningów, czas meczowy w trakcie sezonu, czy raczej tak funkcjonujesz, że to twój ten organizm spokojnie reaguje i nie ma problemu, bo to różnie wiesz. Ugo mówi, że ono 19 kończy, tak? Ono 19 kończy, on nie je już później, tak? To ja może aż tak rygorystycznie diety nie przestrzegam, chociaż rzeczywiście staram się już coraz więcej na to zwracać uwagę, bo zdaję sobie sprawę, że metabolizm z wiekiem zwalnia, tak? Niestety. I gdzieś jak sobie za dużo pozwolę, to później odczuwam, natomiast... A zawód jest piękny, zawód piłkarza. Piękny? No tak. Jak to z twojej strony, tak. Jakie są odczucia? Jeżeli zmieniłbyś, powiedz coś w swoim życiu. Są plusy i minusy, jak wszystkiego w życiu, tak? Fajnie się też czasami patrzy z boku, ale tak naprawdę są trudne momenty bycia piłkarzem, ale ogólnie myślę, że nie zmieniłbym dotychczasowej historii. Wydaje się pewnie tak tym osobom, które wiesz, gdzieś tam sobie pokopią piłkę na podwórku, nie? Że to jest przyjemne, fajnie, bo to jest i telewizja, i wywiady. Oczywiście jak są mecze wygrane, to jest w ogóle sympatycznie, prawda? Dokładnie. Ale jak są porażki, to już nie jest tak kolorowo, to już jest... To myślę, że to też nie do końca to są trudne momenty, najtrudniejsze momenty, jeżeli przychodzi jakaś kontuzja, tak? I wówczas są takie dylematy, no zdrowie nie pozwala na robienie czegoś, co się lubi, tak? I co wtedy robić, tak? No tak, nie macie na to wpływu, prawda? No nie ma że na to jest wpływu, jakby wpisane, tak. Że w waszą karierę i no. Wszyscy wam zawsze życzą zdrowia, żeby jak najmniej tych kontuzji było, ale no siła jest wyższa. Świetnie nam się ten sosik tutaj zagęścił, bo czasami jeszcze daje czy jakieś jakiegoś tartego sera. A to słuchaj, mamy, ale myślę, ale że tutaj ja myślę, że nawet delikatnie będzie, szczypie. Tylko teraz tak, są różne sposoby. Co ty stosujesz? Czy stosujesz to jeszcze na patelni, żeby to wymieszać i właśnie tak jak mówisz o formie zagęszczenia, tak? Czy to na sam koniec? Czy na sam koniec? Myślę, że na sam koniec troszeczkę świeżego sera i... I powiedz, można już powiedz, jak najbardziej trochę jeszcze przypraw tak, tutaj. To proszę bardzo, tutaj co byś chciał jeszcze do. Sol i pieprzu to są podstawowe, które każdy w domu ma i myślę, że to powinno nam wystarczyć, nie? Natomiast nie będziemy tutaj jakichś większych wyszukanych dawać, bo najczęściej tym można zepsuć cały smak, tak? Aromat tej potrawie dają właśnie grzybki, ten pierś z kurczaka i. Mateusz. To są smaczne rzeczy. Przyprawy wzmacniają danie. Tak naprawdę jest to jakieś tam, one jakoś tam wpływają na nasze, tak, na nasze podniebienie, jeżeli chodzi o różnego rodzaju dania. Ty jesteś od roku czasu w Białymstoku. Od roku czasu, tak? Dobrze kojarzę? Tak, w czerwcu będzie rok czasu. W czerwcu będzie rok czasu. I ludzie, stadion, nie wiem, różne sytuacje, które się... To są jak te przyprawy do tego dania. Jak to danie tobie smakuje tutaj? To jest trudne pytanie, bo możesz odpowiedzieć nieszczerze, prawda? Tak. I żeby kibice byli zadowoleni. Ale ja chciałbym, żebyś tak naprawdę... Jak jest spokojnie. Nie chodzi mi tak naprawdę o kwestie związane z klubem, jeżeli chodzi o Jagiellonię, bo się zmieniają trenerzy, zmieniają się piłkarze, koledzy. Czasami się jeszcze różnie reagujemy, tak? Zawiązujemy jakieś, wiadomo, znajomości, przyjaźni. My nie lubimy oczywiście takich zmian, prawda? To nie jest proste, ale powiedz mi jako miejsce, Białystok jako miasto, jako miejsce do ewentualnego dłuższego pobytu, czy ludzie, którzy tutaj mieszkają? Myślę, że fajnie jest, no. Na co dzień przebieram się za piłkarza, tutaj mogę się pobawić w kucharza, tak?
są same plusy, jak mamy widać. Mamy różne, wiesz, propozycje. Natomiast tak naprawdę to, co odróżnia Białystok od innych polskich miast, zwłaszcza tych większych, przyniosłem tutaj, się nie ukrywam, z Ząbek, tak, gdzie tak naprawdę mieszkałem i na co dzień przebywałem w Warszawie. Tak można powiedzieć. Tam, tak, zupełnie inny klimat, nie? Bieg życia codziennego jest tak szybki, że aż przytłacza człowieka. Natomiast tutaj zdecydowanie taka swoboda, tak? I na pewno ludzie są bezpośredni, otwarci i życzliwi. To zauważyłem na początku. Teraz już się do pewnych rzeczy przyzwyczaiłem i może nie odczuwam takich różnic. Natomiast na starcie to było to. Myślę, że to już jest jak najbardziej potrawa gotowa, bo teraz my tu tak, za dużo namieszamy, okay, zgaszę. Teraz i tak, to mamy, mamy dwie, jakby dwie możliwości do podania. Jeżeli mamy bardziej, tak jak rozmawialiśmy przed gotowaniem, mówiłeś, że jeżeli mamy na przykład bardziej tak rzadki sos, to możemy podać to w głębokim talerzu albo przy bardziej gęstym na płaskim, ale ja myślę, że bardzo fajnie makaron się prezentuje, nie? W głębokim, głębokim talerzu. Mamy tu na tyle tego, że ja nawet ale nie wiem, ja czy... nie chciałbym wszystkiego, żebyśmy tutaj dodawali, no ja myślę, żebyśmy tak, zaznaczyli tak naprawdę tutaj. Troszeczkę mało tej śmietanki mieliśmy dobrze na tą porcję, to ale... Nic, to nic, ale nic. Myśl... Dobrze. O, dobra, no, no niech tak będzie. Ja myślę, że troszkę? Ja myślę, jeszcze żebyś... troszkę tych, piecza... tych grzybków i... Ja myślę, żebyśmy to tak mieli, żeby to było fajnie prezentowało się nam, bo to ma danie smakować, będzie... a nie prezentować się. Oj. Tego zdania jestem, jeżeli chodzi o przygotowania w kuchni, czyli, tak? Bo nie za piękną grę rozlicza się napastników, tylko za strzelone bramki, tak? No, to racja, nie? No, jeszcze troszkę mięsa. To jest właśnie ten, super, dobra. Tu mamy już przygotowany makaronik. Co do tego jeszcze? Co, czy coś może jakoś chcesz, udekorować to, tylko to na sztukę, tak? Proszę bardzo. Mamy natkę pietruszki posiekaną, co jeszcze, prawda. Tak, ten ser, o którym mówiłeś. I tak naprawdę zaczniemy może od tego sera. Tu dzieci już przyszły na pierwsze dania, także będziemy... Tak, delikatnie. Nie wiem, jak to tutaj... Myślałem, że będzie ten, ale... Według uznania. No, brzegach może. Bardzo ładnie. Zrobimy taką otoczkę zieloną. Do tego mamy potrzebne oczywiście, tak, łyżkę z wydracem, ale Mateusz, bo to jest też bardzo, to jest danie, które możemy, to może być danie główne, tak? Czy ty stosujesz, nie wiem, jakąś ewentualnie jakoś, jakieś uzupełnienie tego dania głównego? Zgadza coś, się. Nie wiem, na jakąś zupę do tego byś zaproponował? Co według uznania? Przyniosłem tutaj właśnie z tą myślą, również to zrobiłem samemu, zamarynowałem grzybki. Tutaj mamy podgrzybki, tu mamy borowiki, chociaż jak widzę, jest też kozaczek, tak? I ja myślę, że jeden turbo z tych kozaczek. Słoiczków, nie, możemy otworzyć, ale to wiesz, tak? U nas grzybki, to my tutaj, wiesz, grzybki to u nas się... Wiesz, o to chodzi, bo tak naprawdę marynowany grzyb do tego no zbytnio tak nie pasuje. Natomiast jeżeli byśmy dali tutaj jeszcze coś, tak, o czym może nie będziemy mówić na antenie tego rozumiem, programu. Rozumiem to, co nam pozwala zapomnieć o tym smaku, tak, tego czegoś, tych grzybek swoim, tak? No dokładnie, dokładnie. A co, w szklance czy w kieliszku? To coś. Kieliszek powinien nam wystarczyć. Kieliszek powinien, tak. Czyli kieliszek, niekoniecznie wina do tego i z grzybkiem. Tak, na dekorację jeszcze marynowanego wrzucimy, chociaż myślę, że jeżeli chodzi o podawanie, to bym nie ten, tak? Ale ja rozumiem, że to są twoje grzybki, twoje te zbierane też tutaj no u nas. No nie, naturalnie, że tak. No. Fantastycznie, naprawdę, ja jestem pod wrażeniem. Nie? Proszę tutaj bardzo, suszone. Można próbować. Ja pierwszy, tak? Tak. No. Jak nazwiemy to danie, Mateusz? Co to? Oj, nie przygotowałem się specjalnie na nazwę. Nie? Myślę, jak że koledzy w szkole podstawowej na ciebie wołali? To nie tylko w szkole, ile teraz ksywa jest Piątek, tak? Od Piątek. Nazwiska. Piątek. Natomiast czy to będzie pasowało do tego dania? Propozycja. Nie mam pojęcia. Ja bym może zostawił, gości tu za wielu nie ma, ale... Możemy zrobić, było takie hasło, żeby zrobić konkurs na nazwę pizzy, tak? Mm-hmm. Nika robił Dżalamice. Możemy zaproponować kibicom na Facebooku. Przeprowadźmy akcję, konkurs na danie sporządzone przez Mateusza Piątkowskiego. Na nazwę tego dania. Na nazwę, dania. Tak. Na nazwę tego dania. Makaron tutaj jest z kurczakiem, z grzybami.
Jest to okazja, tak? Jak może to. Ja spróbujemy, szanowni państwo, tak? Proszę bardzo. Makaron Mateusza Piątkowskiego na piątkę, w piątkę, w piątek na przykład. Tak, spróbujemy. I już, o, skubany, patrz jak się ciągnie. No. Chodzisz na ryby? Czasami tak. Czasami, no ja nie chodzę tak. Akurat, ale, no. Ale wiem, że tam jak czasami przeżywają chłopaki to... Nie trzeba odpowiadać, po prostu wiem, że jest świetne, nawet nie muszę próbować, tak? Można od razu jeść. Bez słów, no, to jest najważniejszy komentarz do tej potrawy. Co tutaj dużo gadać? Nieraz się kłamało, żeby program wyszedł. Niektórzy to wyczuli. Ale tu po prostu musicie naprawdę to spróbować. Jeżeli nie jesteście w stanie spróbować, to spróbujcie to zrobić. Przepis jest bardzo prosty. Jeszcze raz proszę obejrzeć ten odcinek. Spróbować to zrobić. Jeżeli nie, to do Gospody Podlaskiej. Wymyślcie danie na to, wymyślcie nazwę na to danie i to jest naprawdę rewelacja. To jest rewelacja. Tanio, szybko, nie dużo zajmuje czasu, prawda? No zdecydowanie. Ale naprawdę, no nie był w gębie. Tutaj na potrzeby programu troszkę przedłużyliśmy, myślę, że nawet połowę tego czasu. No wiesz, to trzeba było poskakać. Słuchajcie, zapraszam serdecznie. Mateusz Piątkowski był dzisiaj państwa i moim gościem. Wspaniałe jedzenie. To jest chyba strzał w dziesiątkę. 2 razy 10 w przyszłym sezonie, Mateusz i Król Strzelców. Dziękuję ślicznie. Zapraszam serdecznie. Zapraszam do Gospody Podlaskiej. Dziękujemy serdecznie.